Mimo zimowej aury, grudziącka wiosna teatralna Made in America cały czas trwa. Kolejna odsłona grudziąckiej wiosny objawiła się tym razem nietypowym spektaklem, jaki można było obejrzeć w teatrze. Zamiast aktorów na żywo, widzowie obejrzeli spektakl TV. Sposób prezentacji wprawił widzów w specyficzny nastrój. Film Rezmonda Chandlera pod tytułem Żegnaj Laleczko z Piotrem Franceskim w roli głównej jako Filipem Merlot, prywatnym detektywem, nagrano w 1989 roku. Obok głównego aktora zagrali także Adrianna Biedrzyńska, Krystyna Tkacz, Henryk Bista, Marek Barwasiewicz, a także inni aktorzy. Po ostatniej czystce zrobiło się ze mną krucho. Dobra, niech będzie. Nie zapomnę ci tego, co mi wymawiał. 4 dni temu. Nie śpieszył się pan zbytnio ze sprawą ochrony. Trudno mi się było zdecydować.